Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgo chciałbym Państwu opowiedzieć o wojnie światowej. Ta wojna rozpoczęła się 28 lipca 1914 roku. My ją dzisiaj nazywamy pierwszą wojną światową, ale oni wtedy nie wiedzieli, że to była pierwsza wojna, że później będą następne wojny. Była ona w zasadzie w tej części europejskiej bardzo, bardzo tragiczna. W zasadzie przez to się nazywa wojna światowa, ponieważ uczestniczyły w niej i Anglia, i Ameryka, i działa się w zasadzie na wszystkich kontynentach. Także była to straszna, ogromna wojna. Wtedy nie było jeszcze telewizji. Były oczywiście gazety, byli korespondenci wojenni, którzy przekazywali, jak wygląda ta wojna, ale naprawdę była ona szokiem na pewno dla nie tyle co dla uczestników, co dla rodzin, którzy w domach dowiadywali się, co się na tej wojnie dzieje. Tak się składa, że jako bibliofil mam troszeczkę literatury związane i wybrałem jakby dwie książki, żeby coś Państwu na ten temat pokazać. Pierwszą książką jest książka, która tutaj jest na pewno należała do mojego taty. Ładnie ją tata sobie tutaj opieczętował. Ja też ją zresztą opieczętowałem. Musiała ona należeć do jakiegoś pana Puszkę kiedyś, bo jest to podpisane. Trudno mi jest powiedzieć, kto to był pan Puszkę, ale w każdym razie książka jest już długo, długo w posiadaniu mojej rodziny. Oczywiście tu są takie różne wstępy. I tu mamy ten taki początek wojny. Proszę zobaczyć, jak ci ludzie w Berlinie w 1914 roku tak jakby szli na tą wojnę, tak nie za bardzo sobie zdawali sprawę, co to będzie. A w zasadzie ona się rozpoczęła miesiąc wcześniej, ponieważ 28 czerwca w Sarajewie serbski nacjonalista zabił arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i to w zasadzie był taki ten ognik, który spowodował, że ta wojna wybuchła. Mamy tutaj ogromne ilości fotografii. One częściowo są tutaj bokiem, ale to są akurat zdjęcia już lotnicze z różnych, tak proszę zobaczyć, na przykład tutaj jest okopy, czyli jak ci ludzie strasznie cierpieli, tutaj też zwłoki ludzi, to na pewno dla rodzin to są fotografie, które na pewno były w gazetach, które były powiedzmy w różnych takich korespondencjach wojennych, proszę tutaj zobaczyć, tu są już jeńcy wojenni, a proszę zobaczyć, jak wyglądał to francuska wieś w 1918 roku. Mam tutaj tak parę zdjęć zaznaczonych, proszę też zobaczyć, miejsce bitwy. Naprawdę to dzisiaj powiedzmy, kiedy oglądamy różne filmy, kiedy jest masowa produkcja filmów, to w zasadzie to nas nie przeraża, ale tych ludzi wtedy na pewno te fotografie strasznie przerażały. Proszę zobaczyć żołnierzy wiszących na zasiekach z drutu kolczastego. To jest naprawdę takie bardzo, bardzo powiedzmy, okropne fotografie. Tutaj też teren Francji, tu mamy znowu działo, ta technika, która się rozwinęła wtedy, naprawdę była bardzo, bardzo istotna. Tych zdjęć jest tutaj bardzo dużo, jest tutaj 600 właśnie takich zdjęć i jest to ogrom. Tutaj zniszczony samolot. Proszę zobaczyć, tu na przykład mam też takie pokazane właśnie jakieś rozmowy, tu są most pontonowy, naprawdę tego tutaj było bardzo, bardzo dużo, tragedia ogromna, tutaj dworzec w Stryju, tutaj mamy zniszczoną wieś w Stryju, czyli tereny, które należały kiedyś do terenów Polski, tutaj mamy Brzeżany, tu mamy Galicję, naprawdę są to tutaj, tak oglądając bardzo szczegółowo, ja często biorę jakąś lupę i tego jest naprawdę co oglądać. Ta książka jest oczywiście wydana w języku niemieckim, ale już na terenie Polski też były takie książki, które pokazywały, to jest akurat w języku polskim, tutaj jest
właśnie zeszyt pierwszy po bojowisko w roku 14-15 w Warszawie jest to wydane. Zostało to dopuszczone za zezwoleniem wojennej cenzury 7 stycznia 1915 roku. No i tutaj na przykład są Helenowo pod Warszawą. No, naprawdę zasłony austriackie w Lubelskim, jak to wszystko wyglądało, tu most kolejowy, ogólny widok, Rokitna pod Warszawą, jak to wszystko było zniszczone, tutaj dwór, gdzie też był właśnie już zniszczony. Poniszczona gospodarka, pomieszczone mieszkania, no naprawdę tutaj są takie zdjęcia, które naprawdę pozwalają zobaczyć to okropieństwo wojny. Tutaj znowu pod Warszawą cały czas pokazuje, no wiadomo, kościół, duży budynek, łatwo go zbombardować, łatwo go ostrzelać. Więc na pewno te rzeczy tutaj wyraźnie widać, jak były niszczone. I w tamtych czasach, mówimy o czasach ponad 100 lat temu, była to jedyna możliwość zobaczenia, jak to faktycznie wtedy tam wyglądało. No, wszędzie jedna wielka, tutaj na przykład wnętrze fabryki ołówków pana Majewskiego w Pruszkowie. No, trudno to już nazwać wnętrzem fabryki, bo są to po prostu ruiny fabryki, nie? No. Mogiły żołnierskie. I to jest zeszyt pierwszy. I muszę przyznać, że chyba on się cieszył stosunkowo dużym powodzeniem, ponieważ 3 miesiące później wydano już zeszyt drugi, już tutaj troszeczkę więcej opisane. Tu też jest właśnie ta cenzura i tu już tak jak powiedziałem, po 3 miesiącach, 31 kwietnia 1915 rok, no oczywiście mamy tu znowu ilustrację pokazującą, co się tam wszędzie działo. Było to wymarsz rezerwistów Polaków z Pragi na plac boju. No, pokazane, proszę się nie dziwić, Warszawa była pod zaborem rosyjskim. Te wszystkie napisy tutaj są w języku rosyjskim, cyrylicą. Tu strzelcy syberyjscy, no, wojska były różne, przemieszczały się, przechodziły przez miasta. Wiadomo, że te miasta wtedy były i ograbione, i zniszczone. No tutaj mamy sanitariuszkę i rannego żołnierza. Tych zdjęć jest naprawdę sporo. Są to bardzo ciekawe informacje. Okopy znowu pokazane pod Warszawą w styczniu 1915 roku. To była jedyna forma, tak dzisiaj możemy obejrzeć dziennik, teleekspres, fakty, a tutaj tylko w ten sposób i z gazet ludzie mogli zobaczyć, co się tam na tym froncie dzieje. No to takie, taki powiedzmy tutaj rekonesans oficerski, żeby sprawdzić, co się dzieje. Tutaj odpoczynek przy armatach. No tutaj tutaj kozacy są pokazani. Tutaj ludność miejscowa pracowała niejednokrotnie przy kopaniu transzej. No jak wyglądały te całe instalacje wojenne, czyli te okopy. W różny sposób tutaj są przedstawiane. No tutaj mamy akurat załogę karabinu maszynowego. Tutaj zmiana pozycji przez żołnierzy. No naprawdę jest tutaj ogrom informacji dla kogoś, kto się zajmuje historią I wojny światowej. Na pewno jest to kopalnia wiedzy, bo nie wszystkie te zdjęcia, powiedzmy, są później znane w publikacji. Tu taki też nastrojowy, wierny przyjaciel. No tutaj po bitwie trzeba było troszeczkę odpocząć. No i powiem tak, to jest obraz wojny światowej, okropnej wojny, ale nie ukrywam, że dla mnie też te zeszyty, wszedłem w nich posiadanie, ponieważ jest w nich bardzo dużo starych reklam. I proszę tak sobie pomyśleć, tam ginęli ludzie, tam się, przecież to było wydane w czasie wojny, czyli ludzie ginęli, a tutaj mamy normalne życie, czyli handel musiał funkcjonować. Są tutaj stosunkowo ciekawe właśnie reklamy, tu na przykład dla fabryk i dla dworów, a tam widzieliśmy te dwory zburzone.
no tutaj różne firmy się reklamują, ja tak pobieżnie będę nawet tutaj o kompletne urządzenia kąpielowe można było kupić, a tam ludzie ginęli, działy się tragedie. Tutaj techniczne zakłady, no tutaj też na przykład fabryka pompi narzędzi, strażak reklamowała się, no to akurat straż pożarna była zawsze potrzebna, bo jak się wieś paliło, to paliła, to trzeba ją było palić, tutaj gasić, roboty żelazo-betonowe, różne reklamy, tutaj piasek, beton, no wszystko, a tu proszę sobie zobaczyć, można było też kupić powóz, jest firma, która reklamowała swoje wyroby, tutaj garaż centralny, gdzie można było kupić samochody firmy Opel, no kolejne powozy, autogaraż znowu, także na pewno powiedzmy firmy funkcjonowały, no kawiarnia, hotel, to wszystko jakoś funkcjonowało, no trzeba było kupić palto, trzeba było kupić nowe buty, to są te reklamy, a parę stron przedtem mamy okropieństwo wojny, ludzie ginęli, były powiedzmy ludzkie tragedie, także dzięki tym reklamom może ta gazeta czy ten zeszyt wyszedł w takim powiedzmy stanie, w takim obrazie. Nie wiem, czy tych zeszytów było więcej, ja kupiłem tylko te dwa, no widać, że tutaj jeszcze, tu jest akurat spis tego i w końcu czerwca będzie trzeci zeszyt, no już nie zadałem sobie trudu, żeby zdobyć ten trzeci zeszyt, ale proszę mi wierzyć, że dzisiaj młodzież, dzieci oglądają filmy, grają w gry i wydają mi się, że ta śmierć to jest taka filmowa, że jest pierwsze życie, drugie życie, trzecie życie, a tutaj naprawdę ta wojna światowa, która później została nazwana pierwszą wojną światową, była okropna, spowodowała, że było ogrom tragedii, wielu ludzi zginęło, a możemy zobaczyć tutaj w tych zeszytach, że reklamy są firm, czyli z jednej strony była wielka, wielka tragedia i wojna, a z drugiej strony, jakby to powiedzieć, życie toczyło się dalej. Dziękuję.